Chyba nacisnąłeś przycisk, Waldku, rozpocznij wydarzenia. Tak, dzień dobry, witajcie, witamy oficjalnie. Czwartek, dziewiąta, dobry moment, żeby zacząć. Mamy dzisiaj kilkuminutowe opóźnienie, no ale jesteśmy. O czym dzisiaj, Witku, będziemy rozmawiali? Dzisiaj będziemy rozmawiali o różnych kłopotach, wyzwaniach. No można powiedzieć o życiu przedsiębiorstwa społecznego. Ale też będziemy mówili o tym, że my jako przedsiębiorstwo społeczne.pl, non-profit i tak dalej, możemy po prostu w tym pomagać, że wykonujemy usługi dodatcze, że mamy pakiety i nie zawahamy się ich użyć. Tak, ale to powiemy w trakcie. Jesteśmy też bardzo ciekawi Waszych spostrzeżeń, bo mamy rozmawiać o problemach i wyzwaniach w przedsiębiorstwach społecznych i tu my mamy przygotowane 7 takowych, czyli takich elementów, które wydaje nam się, że są istotne i jak najbardziej warte uwagi. Natomiast no, jesteśmy bardzo ciekawi też Waszego punktu widzenia i to, jak Wy widzicie tą codzienność w przedsiębiorstwie społecznym, z czym się na co dzień borykacie, jakie macie problemy i wyzwania. Jeśli będziecie się odnajdywać w tym, o czym będziemy mówili, to też oczywiście dajcie nam informację zwrotną, a myślę sobie też, że pewnie coś dorzucicie do tego worku wyzwań i problemów, no bo to nie jest lista zakończona i wyczerpana. Myślę, że jak najbardziej tutaj jest przestrzeń do tego, żeby coś do tego dołożyć, więc jesteśmy jak najbardziej ciekawi Waszych uwag i Waszych spostrzeżeń. Natomiast no właśnie, to o czym mówisz jest o tyle ważne, że z jednej strony chcielibyśmy stworzyć ofertę, która będzie taką listą propozycji no naszej pomocy, oczywiście odpłatnej, bo po prostu prowadzimy odpłatną działalność i działalność gospodarczą, to akurat w ramach działalności gospodarczej. W każdym razie no tworzymy naszą ofertę, chcielibyśmy, żeby ta oferta była ofertą rozwiązywania właśnie problemów, więc z jednej strony chcemy powiedzieć o pewnych problemach i o tym, że jesteśmy przygotowani do tego, żeby wam je rozwiązywać, ale gdybyście mogli nam także wskazać problemy, których my może jeszcze nie zauważyliśmy, a które też są częstymi do rozwiązania, no to też będzie dla nas cenna wskazówka, dlatego piszcie o tym. Tak, dokładnie tak. No dobra, słuchajcie, no to myślę, że możemy zaczynać i zaczniemy od pierwszej rzeczy, czyli pierwszym takim wyzwaniem, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę, jest równowaga między działalnością biznesową i społeczną. No to jest wyzwanie dla przedsiębiorstw społecznych z racji tego, że łączymy dwa światy. Łączymy świat biznesowy, wykorzystujemy narzędzia biznesowe, narzędzia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i jednocześnie realizujemy cele społeczne. Więc łączymy trochę wodę z ogniem, tak przynajmniej na pierwszy rzut oka, a na drugi rzut oka trochę też. Więc wyzwaniem jest, żeby między tymi dwoma światami zachować pewną równowagę. No i to, co często spotyka się w rzeczywistości, to są dwie takie sytuacje skrajne, czyli dosyć często jest tak, że organizacja, że na przykład przedsiębiorstwo społeczne założone przez organizację pozarządową koncentruje się na tej działalności społecznej, a ta działalność gospodarcza no, jest, bo musimy coś sprzedawać, żeby być przedsiębiorstwem społecznym, ale jednak jest to taka działalność, która jest ważna, natomiast no, mniej ją czujemy, o tak to ujmę. Z drugiej strony są też podmioty zakładane na przykład przez przedsiębiorców, gdzie z kolei jest ta działalność gospodarcza. Na tej działalności gospodarczej jest punkt ciężkości i na tym się koncentrujemy. A działalność społeczna, no może przy okazji coś zrobimy, ale tak naprawdę oprócz tego, że mamy cel pod tytułem reintegracja, no to z tą działalnością społeczną czy działalnością pożytku publicznego to za bardzo nie mamy do czynienia. I oczywiście różne są modele przedsiębiorstw społecznych i w różnych modelach mogą działać przedsiębiorstwa społeczne, natomiast wydaje mi się, żeby to robić dobrze i skutecznie i wykorzystywać pełnię możliwości, które mamy, no to jest potrzeba, żeby balansować, szukać tego punktu równowagi, a może balansować właśnie jest lepszym słowem, bo to nigdy nie jest punkt, który jest stabilny, tylko raczej mam wrażenie, że jest to właśnie swego rodzaju takie balansowanie. No i teraz jak to rozwiązać, jak do tego podejść, na co zwrócić uwagę, żeby taki punkt równowagi znaleźć. W większych organizacjach może być tak, że mamy na przykład kierownika działalności gospodarczej, który odpowiada przed zarządem,
a jednocześnie ten zarząd pilnuje, by organizacja działała zgodnie ze swoją misją. Więc możemy na poziomie struktury organizacyjnej wprowadzić pewne rozwiązania, które w tym pomogą. Natomiast no, nie zawsze, tak? No bo nie zawsze mamy tak dużą organizację, żeby w ten sposób do tego podejść. Myślę sobie, że innym pomysłem, innym sposobem może być wyznaczanie i pilnowanie celów, które odnoszą się zarówno do tej sfery gospodarczej, jak i do tej sfery społecznej. Czyli gdy zastanawiamy się nad naszymi celami, to mamy zarówno jedne, jak i drugie, dzięki czemu łatwiej nam będzie nie zapomnieć o żadnym z obszarów, które są istotne w przedsiębiorstwie społecznym. Czy ty, Witku, coś byś do tego chciał dodać? Ja bym do tego chciał dodać to, że ta równowaga powinna, że dla mnie w tym temacie ważny jest porządek oraz, no jest takie ładne określenie w przypadku funduszów, linia demarkacyjna. I to, co wydaje mi się ważne, to to, żeby właśnie pomyśleć o strukturze organizacyjnej, w której jasno mamy rozdzieloną działalność gospodarczą i działalność społeczną. To oczywiście też wymaga rozdzielenia tego na poziomie księgowym. Natomiast ważne jest to, byśmy właśnie jasno sobie potrafili organizacyjnie i też myśląc o organizacji każdego działu, no właśnie to rozgraniczyć, że tutaj cele, które sobie stawiamy wobec działalności biznesowej są takie, a nie inne, a cele, które sobie stawiamy wobec działalności społecznej, to zupełnie inna rzecz. No i w przypadku przedsiębiorstw społecznych przede wszystkim bardzo bym zaznaczył to, że pamiętajcie, reintegracja społeczna i zawodowa jest działalnością pożytku publicznego i nie może być działalnością gospodarczą. Jeśli więc wasza działalność sprzedażowa jest działalnością gospodarczą, to nie możecie uznać, że coś, co jest poleceniem służbowym w ramach działalności gospodarczej, czyli idź na kurs, jest reintegracją zawodową. Reintegracja zawodowa jest nią wyłącznie wtedy, jeżeli inicjatywa wynika z potrzeby pracownika, który chce jakiś swój problem rozwiązać, a nie z potrzeby firmy. Tak, no to jest istotna rzecz, czyli to wyodrębnienie właśnie działalności statutowej od działalności gospodarczej na poziomie takim, no nie tylko finansowo-księgowym, ale też organizacyjnym. I to jest też jak najbardziej coś, co może nam tutaj pomóc. Natomiast no jestem ciekaw waszego zdania, czy to pierwsze wyzwanie w takim codziennym życiu faktycznie jest dla was wyzwaniem, czy też jest to wydumane z waszego punktu widzenia? Mam propozycję, Waldku. Byłbym bardzo wdzięczny i bardzo was o to proszę, gdybyśmy na przykład mogli sobie w skali 10, po każdym naszym takim opisie sprawy, która się pojawia jako naszym zdaniem problem do rozwiązania, gdyby każdy z was pisał, na ile w skali od 1 do 10 to jest waszym zdaniem problem istotny. 10 to najbardziej to szalenie istotny, 0 to w ogóle nieistotny. Więc tak, jeżeli możecie tutaj na przykład o tym pisać, to bardzo proszę, dawajcie cyferki. A my w tym czasie myślę, że możemy już przejść do kolejnego punktu. Tak, tutaj widzę, że jest 10.8.8, czyli istotny problem, tak bym to ujął. Okej, 7 najniższa ocena, dobra. Jedziemy dalej, Waldku. Jedziemy dalej. Kolejna rzecz, do której już nawiązałeś, no to jest właśnie reintegracja w przedsiębiorstwie społecznym. W jakim kontekście ta reintegracja jest wyzwaniem albo problemem? No, ta reintegracja jest wyzwaniem, bo z tego, jak ją zrealizujemy, będzie nas rozliczał wojewoda. Jeżeli jesteście przedsiębiorstwem społecznym, to warunkiem tego, byście mogli korzystać z dofinansowania na nowe stanowiska pracy finansowane przez OWES, no przez w sumie PFRON i Powiatowy Urząd Pracy także, jest to, że będzie wobec tych osób realizowana reintegracja, nie będąca działalnością gospodarczą, a będzie to plan pomagania człowiekowi opisany w czymś, co się ładnie nazywa w indywidualny plan reintegracji. No i jeżeli chcecie mieć święty spokój, to kupcie naszą książkę na temat... Oj, skróciłeś.
Natomiast jeżeli chcecie być spokojni, no to rzeczywiście podejdźcie przede wszystkim do tego poważnie. O, Angelika Smorawska ją bardzo poleca. No nie wiem, czy bardzo, podepisała, że poleca. Natomiast no musicie po prostu ten temat reintegracji nie tylko realizować, ale także dokumentować, bo jeżeli przyjedzie wojewoda, Angelika jednak bardzo poleca, miło nam Angeliko, ale pamiętajcie, jeżeli przyjedzie do was wojewoda na kontrolę, no to on będzie, no może pewnie też pogada sobie z waszymi pracownikami odnośnie tego, jak ta realizacja jest wykonywana, ale na przykład ustawa stawia wymagania odnośnie tego, co taki plan powinien zawierać. No i on na przykład będzie chciał takie rzeczy sprawdzać, zweryfikować, czy na pewno wiecie, jakie rzeczy wymaga ustawa w indywidualnym planie, czy na pewno dobrze to realizujecie. To nie jest, oczywiście do tej pory, jak realizowaliśmy to wszystko w oparciu o wytyczne, no to było tak, że realizacja reintegracji też była naszym obowiązkiem. Natomiast no, nie czarujmy się, egzekwowanie tego, jak to wyglądało, no różnie było. OWS-om raczej nie zależało za bardzo na tym, żeby specjalnie sprawdzić to, bo przecież specjalista do spraw reintegracji też był w to zaangażowany. Więc skoro był, no to pewnie było dobrze. Takie założenie wychodziło w OWS-ie. Teraz jest inaczej. I to, co jest jednak w moim odczuciu ważne, to to, żeby przedsiębiorstwo nie naraziło się na niebezpieczeństwo utraty statusu przedsiębiorstwa społecznego, dlatego że czegoś nie zrealizowało. I efektem tego będzie utrata statusu przedsiębiorstwa społecznego, co jeśli miałoby się wydarzyć wcześniej niż w ciągu 12 miesięcy od momentu uzyskania dotacji, no to już może spowodować skutek, jakim jest zwrot dotacji. No. Tak, znaczy, jeśli chodzi o reintegrację, to myślę sobie, że też warto podkreślić, że sama taka decyzja, co jest, a co nie jest reintegracją, bywa problematyczna. Myśmy tak o tym mieli ze 3 webinary w okolicach kwietnia, maja. I tam żeśmy się niejednokrotnie spierali i też były różne zdania i wy też to komentowaliście, więc no, to jest taki pierwszy wątek, który nie jest oczywisty w niektórych przypadkach. Poza tym no, pamiętajmy właśnie, że reintegracja jest działalnością statutową odrębną od działalności gospodarczej, co też może rodzić pewne reperkusje, chociażby takie, że jak mamy działalność statutową odrębną od działalności gospodarczej, to w kontekście chociażby VAT-u, jeśli ta działalność jest realizowana w pomieszczeniu, w siedzibie, to w kontekście VAT-u chociażby nie mamy możliwości odliczenia VAT-u od tej części, która dotyczy reintegracji, bo ta część nie ma związku ze sprzedażą. Więc to są takie praktyczne problemy, które trochę mogą skomplikować życie w przedsiębiorstwie społecznym, a mają związek właśnie z reintegracją. Wiecie, kwestia często pojawiało się wśród waszych wypowiedzi, tego co piszecie, że na przykład a wyjazd integracyjny, czy może być? No moim zdaniem bardzo, bardzo w niektórych sytuacjach absolutnie nie. No bo jeżeli to jest polecenie służbowe na zasadzie tej, że teraz będziemy w imię zespołu, w imię wzrostu efektywności pracy zespołu, czyli w imię firmy, skutków, które mają przełożenie na działalność gospodarczą, realizować team building, to sorry, ale to jest koszt działalności gospodarczej, koszt, który ponosimy w imię tego, żeby wpływy były wyższe. Natomiast indywidualny plan reintegracji jest efektem działań, jest planem, w którym wszystko to, co robimy, i wynika z potrzeb człowieka, jego indywidualnych potrzeb. Jeżeli brak integracji i tego jednego człowieka w grupie jest problemem, to rzeczywiście jest potrzebą zorganizowanie czegoś, co ma mu pomóc. Natomiast i wtedy to jest kwalifikowalne. Ale pod warunkiem, że punktem wyjścia jest dla nas rozwiązywanie problemów człowieka, a
a nie wzrost efektywności działalności gospodarczej. To samo można powiedzieć o kursach zawodowych. Jeżeli nasz człowiek, którego zatrudniliśmy, chce pójść na kurs zawodowy, bo ma jakiś pomysł na siebie, i to jeżeli to jest jego chęć, to jest to reintegracja zawodowa, to może być chęć zupełnie niezwiązana z działalnością gospodarczą, bo on może pracować w firmie budowlanej, a marzy o tym, żeby być kierowcą ciężarówki. I w takiej sytuacji taka reintegracja zawodowa no, może być realizowana po godzinach pracy. Tak? Natomiast jeżeli mówi przełożony zmiany, że hej, drogi człowieku, musisz podwyższyć swoje kompetencje, bo i my ci każemy to zrobić, nawet jak ty tego nie chcesz, bo to jest polecenie służbowe, albo nie wynika z twoich potrzeb, to wynika z potrzeb firmy. No to sorry, ale nie. To jest wtedy w ogóle sytuacja, w której w ogóle także taki kurs musi się dziać w godzinach pracy. To jest sytuacja, w której jeżeli jest to kurs gdzieś poza miejscem zamieszkania, musimy temu człowiekowi wypłacić dietę, delegację, zwrócić koszty podróży. Mhm. Jeżeli on realizuje reintegrację społeczną, czyli działalność społeczną, czy tam zawodową, to sorry, ale koszty, to w ogóle nie ma czegoś jak delegacja. Mhm. Dobra, słuchajcie, od razu napiszcie, na ile od 0 do 10 jest to istotne. Mamy tutaj dwa pytania a propos tego wątku. Iwona pyta o obustronna korzyść, jak to udowodnić? Jak to udowodnić? Ustawa nic nie mówi o obustronnej korzyści. Ustawa mówi po prostu o trochę, odpowiem na drugie pytanie, że indywidualny plan reintegracji z działalnością pożytku publicznego i tylko tak może być realizowany. Natomiast obustronna korzyść, przede wszystkim ustawa także mówi o tym, że działania w ramach planu reintegracyjnego muszą wynikać z potrzeb człowieka. I to jest punkt wyjścia. Reintegracją zawodową i społeczną będzie wyłącznie takie działanie, które jak przyjedzie wojewoda, to nie będzie mu opowiadać o obustronnych korzyściach. Jego nie interesują korzyści przedsiębiorstwa społecznego. Jego interesuje, czy działanie wynika z potrzeb człowieka. I to musimy wykazać. Jeżeli z tego będzie obustronna korzyść, z czego my wiemy, że jest obustronna, to super. No nie czarujmy się, to super. Natomiast przedsiębiorstwo społeczne, jeżeli chce kogoś wysyłać na kurs, bo to jest, bo jemu na tym zależy, no to sorry, to wtedy to jest to koszt uzyskania przychodów w ramach działalności gospodarczej. To już nawet nie myślcie o kwalifikowaniu, nawet pomyślcie też o opisie faktury. Jak opiszecie faktury, to księgowa musi dostać jasny, konkretny przekaz, za co to jest. I to nie o to chodzi, żebyście napisali, że to jest kurs. No dobra, jak napiszecie, że to jest kurs Franciszka Kowalskiego, to to nie będzie jeszcze dla niej wystarczająca informacja, dzięki której ona będzie wiedzieć, czy to jest reintegracja zawodowa, czy działalność gospodarcza. Mhm. Tutaj Aleksandra pyta, czemu indywidualny plan reintegracji nie może wiązać się z działalnością gospodarczą, jeśli ta osoba chce rozwijać się w danym kierunku związanym z potrzebami firmy? Jeżeli jakaś osoba ma potrzebę, to ona swoją potrzebę realizuje w ramach działalności pożytku publicznego i o tym wprost mówi ustawa. Po prostu. Ustawa wprost mówi, że reintegracja społeczna i zawodowa może być wyłącznie działalnością pożytku publicznego. Znaczy jest odrębną działalnością od działalności gospodarczej. No, natomiast wiesz, to dla mnie to nie oznacza, że nie ma możliwości, żeby kurs pracownika wynikający z jego potrzeb i z jego chęci musiał nie dotyczyć działalności gospodarczej. No, takiego wymogu nie ma. Natomiast to zawsze musi być, to jakby potrzeba musi być po stronie pracownika, że on idzie na ten kurs, a nie, że my potrzebujemy zwiększać jego kwalifikacje jako firma. Mhm. Ja bym tak do tego podszedł, nie? No. Dobra, i tu jest jeszcze Joanny komentarz. Ręczy pan za to, że założenie w IPR kursu kosmetyczki dla pracownika kuchni według umowy o pracę będzie uznany za kwalifikowalny? Ja powiem tak. Ja mogę, polecam
lekturę definicji reintegracji społecznej i zawodowej z ustawy o ekonomii społecznej. Tam jest wprost napisane, że reintegracja zawodowa to działania, które służą podniesieniu, zdobyciu wiedzy lub umiejętności, które są potrzebne do podjęcia pracy, podtrzymania pracy lub awansu zawodowego. Jeżeli praca w przedsiębiorstwie społecznym dla tego kogoś jest czymś, co on traktuje tymczasowo, to jak najbardziej uważam, że jeżeli w jego rozumieniu on tak sobie wyobraża swój awans zawodowy, to tak. No. Wybaczcie, ale przedsiębiorstwo społeczne nie jest, reintegracja społeczna i zawodowa w przedsiębiorstwie społecznym, to wcale nie musi służyć przedsiębiorstwu społecznemu. Ona ma służyć człowiekowi, a nie przedsiębiorstwu społecznemu. Aneta pyta, nasi pracownicy odmówili wypełnienia dokumentów do planu, bo to im uwłacza. Co mam teraz zrobić? No mam nadzieję, że to są pracownicy, którzy już kiedyś pracowali. Którzy podjęli pracę przed wejściem ustawy o ekonomii społecznej, bo oni nie muszą realizować IPR-u. Tak? To, co musimy sobie też rozgraniczyć, to jedna rzecz to wskaźnik 30%, który po prostu trzeba mieć spełniony. I to jest jedna rzecz. I to potwierdzamy dokumentami, które pokazują, że człowiek w chwili podjęcia pracy był na zakręcie życiowym, albo był zagrożony tym zakrętem. A druga sprawa to jest obowiązek, który jest nałożony wyłącznie na tych, którzy zatrudnili pracowników z dotacji, ale z dotacji, która już obowiązywała za czasów ustawy i była przydzielona w myśl ustawy. Więc podejrzewam, że jeszcze nie ma takich sytuacji, kiedy zatrudniliśmy kogoś. Jedyna sytuacja, która jest, no, która rzeczywiście mogła być dla nas ważna, no to w przypadku, gdy składało przedsiębiorstwo wniosek do programu Przedsiębiorstwo Plus Społeczne i tam rzeczywiście warunkiem była realizacja IPR-u i mógł się pojawić konflikt. Znaczy trudność, tak, bo z jednej strony chcieliśmy złożyć środki na realizację tego projektu, a z drugiej strony, że pracownicy mówią nie. Co mam teraz zrobić? No, należało sprawdzić, czy ten IPR będzie mógł być realizowany także dlatego, że zostanie zawarty przed złożeniem wniosku do Przedsiębiorstwa Plus Społecznego. No, to nie będzie miłe, co powiem, ale najpierw trzeba było rozeznać sytuację, a dopiero później składać wniosek, jeżeli tutaj taka była sytuacja. Tak, Aneta tutaj pisze, tak, pracowali jak pracowali, ale jako PS nie mamy obowiązku reintegracji, to jest pytanie. To znaczy, jeśli jesteście przedsiębiorstwem społecznym reintegracyjnym, to macie obowiązek reintegracji, natomiast tylko w niektórych przypadkach, jeśli miejsce pracy jest dotowane ze środków czy wspierane ze środków publicznych, macie obowiązek przygotowania indywidualnego planu reintegracji, czyli no, trzeba te dwie rzeczy rozdzielić. Tak, natomiast ja bym tutaj powiedział, że ten problem, w którym pracownik mówi, że mi to uwłacza, no jest szczerze mówiąc dość prostym problemem do rozwiązania, mianowicie no wtedy można, bo można powiedzieć, w sytuacji, w której przedsiębiorstwo społeczne chce pozyskać dotacje to będzie musiało spełnić kilka warunków. Jednym z nich będzie to, że musi ten pracownik realizować taki IPR. No i po prostu zatrudniając wtedy takiego pracownika, przyjmując go w ogóle do pracy, no opisuje się mu, że to jest takie przedsiębiorstwo, ono tak funkcjonuje i zatrudnia osoby, które były bezrobotne, a żeby już się to bezrobocie nie powtórzyło, no to prowadzimy także pewnego rodzaju wsparcie, żeby do takiej sytuacji więcej nie doszło. I brak tego dokumentu sprawi, że nie będziemy mogli dla ciebie dostać dofinansowania. Nie? I może na przykład w związku z tym gdzie nie zatrudnimy. I to jest wtedy trochę inna sytuacja, no bo człowiekowi, zanim go zatrudnimy, no pokazujemy ten IPR jako warunek jego zatrudnienia. I to jest inna sytuacja, inny komfort. Natomiast no rzeczywiście, jeżeli teraz mamy pracowników zatrudnionych, którzy pracują 5 lat,
kiedyś byli bezrobotni. I teraz no, teoretycznie nadal są uprawnieni do tego, żeby byli osobami, wobec których jeśli zaczniemy realizować IPR, to na przykład będą tymi osobami, dla których pozyskamy dotacje z przedsiębiorstwa plus społeczne, bo warunkiem jest wyłącznie realizowanie programu, a nie to, od jak dawna człowiek jest zatrudniony. Znaczy ja bym się też zastanowił, wiesz, że jak pracownicy mówią, że im to uwłacza, to czy gdzieś tutaj jakiegoś błędu nie popełniliśmy, no bo to jest też trochę tak, na ile my potrafiliśmy odpowiednio uzasadnić, po co to robimy i jaki jest cel tego. I też bym się tutaj zastanowił, czy nie można było tego lepiej zrobić w związku z tym, no ale to tak może na marginesie. Andrzej pytał, czy to nie jest tak, że koszt reintegracji nie jest kosztem uzyskania przychodu? No tak, koszt reintegracji nie jest kosztem uzyskania przychodu, bo reintegracja nie jest prowadzona w ramach działalności gospodarczej, w związku z tym nie jest kosztem, nie jest kosztem uzyskania przychodu. Agnieszka jeszcze pyta, Agnieszka pyta, a jak usług społecznych, jeśli jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym usług społecznych, nie bierzemy dotacji na miejsce pracy dla osób defaworyzowanych, no to nie musimy się zajmować reintegracją, bo nie jest to przedmiotem naszej działalności. Czekaj. To prawda, ale sobie rozróżnimy te dwie rzeczy. Tak, że czym innym jest wskaźnik reintegracyjny, który jest obowiązkowy tylko i wyłącznie dla przedsiębiorstw społecznych reintegracyjnych, a czym innym jest obowiązek realizacji IPR-u. Można nie być przedsiębiorstwem reintegracyjnym, można być przedsiębiorstwem właśnie usług społecznych, ale przedsiębiorstwo usług społecznych może też zatrudnić człowieka, który miał zakręt życiowy, był na zakręcie i dla takiego człowieka może pozyskać dotacje, tak jak przedsiębiorstwo reintegracyjne, no ale znowu pod warunkiem, że wobec tego człowieka będzie realizować IPR, czyli tak naprawdę cele reintegracyjne musi mieć wpisane w statut lub umowę spółki. Anna pyta, w jakim czasie od podpisania umowy o pracę należy stworzyć IPR? Tego ustawa nie mówi. Ona mówi tylko o tym, że jest realizowane. I że jest obowiązek przygotowania. No. Nie ma tutaj jakiegoś czasu, że 7, 14 albo 21 dni. Nie ma. Więc jakby nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie w sposób, że to jest 14 dni, bo nie ma tutaj, nie? Nie ma takiej regulacji, więc to musi iść ze sobą w parze, czyli zakładam, że jak mamy dotowane miejsce pracy, no to ten IPR powstaje przed zatrudnieniem albo tuż po zatrudnieniu po prostu. Tatiana, ty też masz rację, ja się z tobą zgadzam, natomiast powiem tak, bo Tatiana napisała, że obecnie przedsiębiorstwa społeczne mają problem ze znalezieniem pracownika, a nie bezrobotni szukają pracy, zatem IPR będzie raczej barierą w znalezieniu potencjalnego pracownika. No może tak się zdarzyć, chociaż tutaj dużo zależy od tego, jak zakomunikujemy ten IPR, no bo też nie czarujmy się, korporacje po prostu mają coś takiego jak IPR, tylko nie nazywają tego w ten sposób, tylko mówią o tym, że to jest plan rozwoju pracownika. No. Dobra, tutaj jeszcze jest dyskusja a propos właśnie tego słowa uwłacza. Słuchajcie, ja bym już chciał zakończyć temat reintegracji, bo mamy jeszcze 6 innych punktów, a dzisiejszy webinar chodzi bardziej o wyzwania niż o reintegrację. Natomiast myślę sobie, że może jakiegoś Q&A byśmy zrobili w okolicach listopada w tym temacie, bo widzę, że... Temat reintegracji wiecznie żywy. Tak, widzę, że to... No sporo tutaj jest wątpliwości i myślę, że warto do tego wrócić jeszcze po prostu. Dobra. Słusznie komentarze Angeliki Smodawskiej. No my nie użyliśmy takiego słowa, że uwłacza. Jeśli o tym mówiliśmy, to dlatego, że zacytowaliśmy jedno z pytań. No, ale to myślę, że taki jest kontekst wypowiedzi Angeliki. Dobra. Kolejna rzecz na naszej liście wyzwań to jest kwestia pozyskiwania kapitału na rozwój. No to jest tak, że duża część dotacji z OWS-u, z Funduszu Pracy, z PFRON-u dotyczy kontekstu tworzenia miejsca pracy. I jak najbardziej jest to metoda na to, żeby pozyskiwać środki na rozwój, na inwestycje, na środki trwałe. Natomiast problem polega na tym, że w sytuacji, kiedy nie mamy potrzeby tworzenia miejsca pracy, a mamy potrzeby kapitałowe i chcemy się rozwijać, mamy potrzebę zmiany sprzętu chociażby, no to już z tymi środkami na rozwój jest trochę trudniej.
I jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że właśnie przedsiębiorstwa społeczne korzystają najczęściej właśnie ze środków wsparcia ekonomii społecznej, a tam takiego wsparcia związanego z inwestycjami bez tworzenia miejsc pracy po prostu nie ma. Dlatego tak ważnym były te środki i konkursy w ramach KPO, Krajowego Planu Odbudowy, bo tam można było pozyskać środki na rozwój bez tworzenia miejsca pracy. Mamy za sobą dwie rundy. Prawdopodobnie nie będzie trzeciej, więc to trochę historia. Prawdopodobnie. Zobaczymy, jak będą wyglądały wyniki drugiego naboru. Natomiast no, takim konkursem, w którym też można pozyskiwać środki na rozwój, ale na działalność odpłatną, a nie na działalność gospodarczą, jest Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, priorytet 1A, czyli ten priorytet dotyczący rozwoju instytucjonalnego. No i to jest generalnie fajna sprawa, tylko no właśnie nie dotyczy działalności gospodarczej. A po drugie, no też jest tam bardzo duży tłok, bardzo ciężko jest o te środki w praktyce. Średni procent organizacji, które zdobywają względem tych, co piszą te projekty, to jest 8-9%, czyli no tylko co dziesiąta, poniżej, tak naprawdę mniej niż co dziesiąta organizacja faktycznie realnie te środki zdobywa. Więc no tutaj można spróbować, aczkolwiek no są ograniczenia, o których powiedziałem. Inna opcja w kontekście pozyskiwania kapitału na rozwój, no to są pożyczki inwestycyjne. Jesteśmy przyzwyczajeni do pożyczek na start, na rozwój. One będą podobnie funkcjonować w tym nowym okresie, czy aktualnym okresie programowania. W sierpniu były ogłoszone wyniki naboru niekonkurencyjnego, gdzie też BGK będzie się tym zajmował. Wartość projektu jest trochę większa niż było to do tej pory, więc myślę, że te środki tego rodzaju na inwestycje też będą dostępne. Jest też opcja tutaj umorzenia 25% kapitału pożyczki, jeśli spełnimy kryteria umorzenia, czyli jeśli realizujemy jako podmiot ekonomii społecznej cele spójne z celami strategicznymi EFS+, wtedy jest szansa na umorzenie, więc tego nie było do tej pory, więc to jest taki plus, taka dodatkowa zachęta, z której będzie można skorzystać. No póki co jeszcze nie ma konkretnych ofert, bo pewnie BGK będzie dopiero wybierał instytucje, z którymi będzie tutaj współpracował, więc przypuszczam, że to jest kwestia najbliższych kilku miesięcy, że te pożyczki realnie się pojawią. Więc jakoś można sobie z tym problemem braku środków na inwestycje radzić, natomiast no pożyczka nie jest tak przyjemna jak dotacja z KPO, no bo pożyczkę musimy oddać i musimy tutaj o tym też pamiętać. Ja mam jedną rzecz, którą chciałem się podzielić. Mianowicie byłem już drugi raz na wyjeździe wyjeździe, bym powiedział, team buildingowym w przedsiębiorstwie, w którym jestem dyrektorem finansowym. To jest no, firma normalna, komercyjna, która po prostu handluje wyrobami nikotynowymi. No i powiem wam szczerze, nasz wyjazd team buildingowy został sfinansowany przez naszych klientów, przepraszam, przez naszych dostawców. Otóż weszliśmy, można powiedzieć, w porozumienie z naszymi dostawcami i powiedzieliśmy sobie, że i zaproponowaliśmy układ, że będziemy od was kupowali towar pod warunkiem, że dacie nam dodatkowy rabat, dzięki któremu na towar, który jeśli nasi sprzedawcy sprzedadzą w takiej, a nie innej ilości, no to z tego rabatu będą oni mogli sobie w nagrodę pojechać na wyjazd. No, pierwszy wyjazd mieliśmy do Niemiec, drugi wyjazd mieliśmy do Włoch, ale ten wyjazd został sfinansowany z tego, że dostaliśmy rabat od naszych dostawców i z tego, że oni powiedzieli nam: dobra, okej, dajemy wam rabat, ale pod warunkiem, że ilość sprzedanych towarów przez waszych sprzedawców wzrośnie o jakiś tam poziom i osiągnie pewną wysokość. I myślę sobie, że to jest pewien taki sposób, który naprawdę w niektórych przedsiębiorstwach społecznych mógłby zostać skopiowany, bo jeżeli przedsiębiorstwo społeczne ma, a są już takie, 1 000 000 złotych obrotu rocznie, 2 000 000 złotych, ostatnio pracowaliśmy dla takiego przedsiębiorstwa, które ma 2 000 000 złotych obrotu,
no to wiecie, 2 miliony złotych obrotu to jest, to są zakupy, których dokonujecie u dostawców bardzo często na kwotę 200 tysięcy złotych miesięcznie. Jeżeli ten dostawca ma marżę 20%, to jeżeli kupujecie u niego tylko za 60 tysięcy, to jeżeli kupujecie za 60 tysięcy, to przy marży 20% koszty jego to jest 50 tysięcy, a 10 tysięcy to jest jego zysk. W skali roku on ma od was 120 tysięcy złotych zysku. Może to w takim razie jest sposób, żebyście wyartykułowali fakt, że jesteście przedsiębiorstwem społecznym, że to, co zrobi, będzie dobre, bo skorzystają na tym wasi pracownicy, bo będzie mógł powiedzieć, że przekazał dotację, którą sobie odliczy od podatku, bo jak jest osobą prawną, to robiąc dotację, to sobie, przepraszam, odliczy to od dochodu, tak? Ale jeżeli miałoby się to przełożyć na wyższy wzrost jego sprzedaży, bo też na przykład zrezygnujecie z innego dostawcy. Nie, rozmawiałem o tym ostatnio z pewną spółdzielnią, której pani prezes jest z nami dzisiaj i ona powiedziała, że oni kupują towary zarówno w makro, jak i w Selgrosie. No to może gdyby kupowali tylko w jednym sklepie, w zamian za to, że sklep przekaże pewną darowiznę na budowanie team buildingu i realizowanie reintegracji, no to może to jest sposób na dodatkowy kapitał. Mhm. Okej. Okay. Skoro my mogliśmy pojechać do Niemiec, po 4 miesiącach do Włoch, a teraz planujemy wyjazd do Portugalii, to wy też możecie. Nawet jeżeli od razu, nawet jeżeli macie dostawców takich jak ta firma, to może nie od razu będziecie jechali do Włoch, ale może, nie wiem, na dwudniową wycieczkę na Turbacz, no. Dobra, dajcie nam znać znowu od 0 do 10, jak oceniacie ten wątek pozyskiwania kapitału na rozwój jako wyzwanie, trudność, problem w przedsiębiorstwie społecznym, a my, myślę sobie, pójdziemy dalej. Ale Waldku, zanim pójdziemy, to powiemy, że także w tym temacie nasza spółka chętnie wam pomoże, że jeśli do nas zadzwonicie, no to chętnie podejmiemy z wami rozmowę odnośnie tego, co my moglibyśmy robić dla was i w jaki sposób moglibyśmy się zająć tym, aby ten kapitał dla was pozyskiwać. No dobra. No to kolejne wyzwanie, czyli zarządzanie finansami w oparciu o budżet. Na czym tutaj polega trudność i po co w ogóle ten budżet byłby potrzebny przedsiębiorstwu społecznemu? Ja powiem tak, no... Podstawową częścią zarządzania jest planowanie i tutaj chodzi tak naprawdę o, no można powiedzieć, o bardzo wiele rzeczy. Jedna rzecz to jest planowanie zakupów. Jeżeli zrobimy zakupy zbyt duże, a na przykład prowadzimy sklepik albo restaurację, to wszystkie rzeczy potrzebne nam do zrobienia potraw lub do wystawienia na galeryjce, albo będą nam zalegać w magazynie, albo będą w zbyt dużej ilości na półkach, albo będziemy mieli ryzyko, że towar zakupiliśmy w ilości zbyt dużej, może nam się zepsuć. To, co jest na pewno skutkiem źle przemyślanego zakupu, to mianowicie to, że wydaliśmy pieniądze i tych pieniędzy nie mamy, natomiast mamy towar, który... No, jak się nie zepsuje, to dobrze, bo go sprzedamy albo zamienimy w kotlet schabowy, który też sprzedamy, ale jeżeli go sprzedamy za jakiś czas, jeżeli mamy tych, że tak powiem, zakupów w zbyt dużej ilości zrobione, to dopiero po jakimś czasie nastąpi zamiana towaru z magazynu na gotówkę z tym zyskiem, dopiero po jakimś czasie. I to może być jeden z takich powodów, że no niby nawet mamy zyski, na przykład księgowa każe nam zapłacić podatek, ale problem w tym, że nie mamy pieniędzy na koncie. Inna rzecz związana z zarządzaniem finansami to ta, że jeżeli chcemy prowadzić na przykład działalność reklamową, no to może dobrze byłoby mieć budżet na reklamę, o którym wiemy, że jest takim, a nie innym, no bo jego wielkość wynika z tego, że skalkulowaliśmy cenę jakiegoś naszego produktu i w związku z tym kalkulacja tej ceny uwzględnia
tylko i wyłącznie taką, a nie inną część, którą przeznacza, która pokryje koszty reklamy. No to jeżeli chcemy w każdym produkcie mieć 2 zł na reklamę, a planujemy sprzedawać tego towaru 10 tysięcy sztuk miesięcznie, rocznie, tak? No to mamy 20 tysięcy złotych na reklamę tego towaru. Nie więcej, nie mniej. I znowu, planowanie budżetu reklamowego wymaga powiązania z tego z wartością, z wyceną produktu. Ewentualnie musimy pamiętać o tym, że jeżeli cenę obniżymy, no to dlatego, że z tej ceny mniej pójdzie na coś. No teraz pytanie na co? To też jest kwestia zarządzania finansami, zarządzania cenami, wpływami jednego na drugie. No takich przykładów można by jeszcze mnożyć, tak? To można by mówić o sezonowości, o wpływie tej sezonowości na ilość produkowanych towarów czy też świadczonych usług, a przez to na przykład potrzeb związanych z zakupami, to może też wpływać także na zatrudnienie i sezonowość i nie wiem, planowanie urlopów. No wiele tutaj jest rzeczy, które wzajemnie na siebie wpływają i dopóki jesteśmy mali, dopóki mamy przedsiębiorstwo społeczne w wersji minimum, czyli 3 osoby, to powiedzmy sobie, że poziom zmian finansowych, które wpływają, nie są tak dużymi, żeby to miało jakoś szczególnie wpłynąć. Ale jeżeli, chociaż jest jedna rzecz, o której też jak zapomnimy, myśląc o zarządzaniu finansami, mianowicie wynik finansowy nawet bardzo małego przedsiębiorstwa. Jeżeli to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to 1000 razy to powtarzam przy każdej okazji, że jeżeli ona działa dłużej niż 3 lata, to w świetle rozporządzenia o pomocy de minimis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która miała stratę o wartości wyższej niż połowa jej kapitału, jest spółką w trudnej sytuacji. A wystarczy tylko, żeby odpisy amortyzacyjne pojawiły się w takiej wysokości, by wynik finansowy był niski, chociaż tak naprawdę ponieśliśmy wydatek 3 lata temu i pieniądze są na koniec. To wymaga zarządzania finansami. Tak, znaczy ja bym tutaj chciał podkreślić, znaczy chciałbym zacząć od tego, że zarządzanie finansami to nie jest coś, czym zajmuje się wasza księgowa. Księgowa księguje dokumenty, księguje faktury, które dostarczycie do księgowości, natomiast zarządzanie finansami jest odpowiedzialnością zarządu i to zarząd za to odpowiada, zarząd powinien tego pilnować. Księgowa ma zupełnie inne zadania. Ale za to, co zrobi księgowa, też odpowiada zarząd, tak? Możemy ją później zasądzić, ale to odpowiada zarząd. Tak. Natomiast w kontekście budżetu chciałem podkreślić 3 rzeczy, które wydaje mi się, że są istotne i to chyba nawet niezależnie od wielkości podmiotu. Czyli po pierwsze, prowadząc budżet organizacji, łatwiej panujemy nad kosztami, czyli widzimy globalnie, ile wydajemy w skali miesiąca, roku na poszczególne kategorie wydatków i też jest nam łatwiej wtedy stwierdzić, ok, tu coś dużo, nie? Tutaj trzeba by pomyśleć, tutaj trzeba by ponegocjować, a w tej firmie, a na tą kategorię wydatków to wydajemy tyle pieniędzy, no to może by trzeba było ponegocjować, może tutaj jest jakaś opcja, że wynegocjujemy niższe stawki, więc pilnowanie kosztów, szukanie optymalizacji w kosztach jest znacznie łatwiejsze, gdy ten budżet mamy. Druga sprawa, gdy mamy budżet, to mamy pewne cele przychodowe. Czyli to nie jest tak, że to ile zarobimy w przyszłym miesiącu, no to jak najwięcej, to najlepiej, nie? Najlepiej jak najwięcej. No jasne, tylko pytanie, co my się zobowiązujemy osiągnąć? Jakie te przychody planujemy mieć? I to jest o tyle trudno, że gdy potraktujemy poziom przychodów jako cel, to musimy wziąć za ten cel odpowiedzialność. I no ja wiem, że bardzo często tego właśnie unikamy, między innymi z tych powodów, natomiast planując budżet, no to planujemy właśnie, jakie będziemy mieli przychody, jakie będziemy mieli koszty w poszczególnych miesiącach i wtedy, gdy widzimy w połowie miesiąca, że te przychody są niskie, nieproporcjonalnie niskie w stosunku do celu, no to widzimy potrzebę, żeby podjąć pewne działania, zareagować i żeby ten cel osiągnąć. Czyli też łatwiej panujemy nad tym, jak nam ta działalność idzie, jakie te przychody osiągamy, widzimy to, kontrolujemy to,
możemy mieć na to większy wpływ po prostu. To, co ja bym bardzo chciał podkreślić jeszcze, to wtedy, kiedy stajecie się odpowiedzialni za waszych pracowników, a od 4 września ja czuję to bardzo, bo mamy pracownika, to także myślę sobie, że to jest taki moment, że naprawdę nie możemy sobie już pozostawić przypadkowi to, czy zarobimy, czy nie. Zarządzanie zaczyna się od planowania. I dlatego, a jeżeli coś zaplanujemy, to może nie zawsze nam cały ten plan wyjdzie, ale przynajmniej wiemy, że albo czegoś nie zrealizowaliśmy i to też jest dla nas podstawa do tego, żeby się zastanawiali, dlaczego tego nie zrealizowaliśmy, albo coś zrealizowaliśmy i okazuje się, że mimo to to nie przyniosło skutku. To też jest dla nas nauka, bo wiemy, że w przyszłości albo jednak trzeba to zrobić inaczej, albo nie robić, bo nie przynosi skutku. W każdym razie nie zapomnieliśmy o niczym, nie możemy sobie wtedy wyrzucić czegoś, że czegoś nie zdobyliśmy i w związku z tym no coś nam przeszło koło nosa. Myślę sobie, że w ogóle odpowiedzialny, dobry menadżer to taki, który wykorzystuje wszystkie albo prawie wszystkie szanse i atuty podmiotu, no, organizacji, którą zarządza. Tak, i trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest to, że dzięki budżetowi łatwiej jest, znaczy mamy wiedzę, na jakich produktach, usługach zarabiamy więcej, a na jakich produktach, usługach zarabiamy mniej. I to jest też wiedza, która jest potrzebna przy zarządzaniu, bo wiemy ewentualnie, z których produktów możemy zrezygnować, a które warto rozwijać, które warto szczególnie promować. Więc to wszystko sprawia, że praca z budżetem, wydaje mi się, że się opłaca w większości organizacji, w większości przedsiębiorstw społecznych i to nie tylko w tych większych. Natomiast no, jest to oczywiście coś, co wymaga też poświęcenia czasu, wymaga oderwania się od bieżącej działalności, no i w związku z tym bywa trudne na takie rzeczy, które są ważne, ale nie pilne, najczęściej nam brakuje czasu. Dobra. Tatiana pisze, do monitoringu wydatków czy zarządzania finansami PS nie musi mieć rozbudowanego planu kont, wystarczy prosta tabelka w arkuszu kalkulacyjnym albo kartka, długopis i kalkulator, jak w planowaniu domowego budżetu, brak wiedzy księgowej nie przeszkadza w monitorowaniu wydatków. Zdecydowanie tak, znaczy ja bym właśnie zarządzanie finansami utożsamiał z arkuszem kalkulacyjnym albo z kartką papieru i z tym, co my robimy jako członkowie zarządu, niż z tym, że mamy rozbudowany plan kont i że księgowość nam coś robi. Księgowość może nam w tym pomóc, ale to są zawsze dane historyczne. Z księgowości dostajemy dane historyczne, po tym jak księgowa to zaksięguje i tak to tutaj wygląda. Ja się absolutnie zgadzam z tym wszystkim, co napisała Tatiana, choć też chciałbym właśnie podkreślić tę część wypowiedzi Waldka, w której powiedział on, że księgowa też może być wsparciem dla nas przy podejmowaniu decyzji. No bo znowu, ja bym powiedział, że ten arkusz kalkulacyjny ma swoje, może być narzędziem, no tak długo jak po prostu nie okazuje się, że to, co my wpisujemy w arkusz, jest dokładnie tą, jest dublowaniem pracy księgowej, która na odpowiednim planie kont wpisuje odpowiednie wydatki i też jej wynik pewnie wychodzi. To oczywiście wynika z tego, że ona ma te piątki rozbudowane na bardziej, ale no, ja powiem tak, no, my na przykład w TCF-ie wystawiamy dziennie 60 faktur, w ramach których mamy około 1700 mamy różnych produktów, które sprzedajemy, no, a takich aktywnych jest 1300. Monitorowanie tego bez programu takiego jak na przykład Subiekt, to jest absolutnie niemożliwe. Żaden Excel tutaj nie pomoże. No. Nie? Nawet jeszcze może, przepraszam, jak byłem ostatnio kupować pokarm dla moich rybek, to byłem w sklepie zoologicznym, który też miał Subiekt i jak się przeszedłem po tym sklepie zoologicznym, w którym pracuje no, dwóch współwłaścicieli i no nie wiem, może jeszcze dwóch pracowników,
to wtedy też sobie uświadomiłem, że taki sklep zoologiczny, który prowadzi działalność handlową, to on też ma tak wiele asortymentów. No nie wiem, chociażby kart dla psa ma 40. No i teraz bez programu takiego jak Subiekt nie jesteśmy w stanie, idąc na zakupy, sprawdzić, w jakiej ilości się sprzedała karma Tegesz, Magesz i Owegesz dla dużych psów wystawowych. Bez wejścia w informator na Subiekcie będzie to bardzo trudne. Nie? Tak, ja dodam, że jesteśmy w naszej spółce na etapie wdrażania budżetu, więc jeśli ten wątek Was interesuje, to dajcie nam znać, to też się w jakimś webinarze możemy podzielić tymi naszymi doświadczeniami z naszej spółki, ale też z naszymi doświadczeniami właśnie z pracy z innymi podmiotami. Po prostu zawsze, kiedy macie problem, dzwońcie. Dobra, no i mamy kolejne wyzwanie, kolejny wątek, na który chcielibyśmy zwrócić uwagę, to jest tworzenie standardów, procedur, zapewnienie jakości, tworzenie list sprawdzających, czyli wykorzystywanie tych narzędzi związanych ze standardami, z procedurami do tego, żeby zapewnić powtarzalną jakość. Przepraszam Was, mam prośbę jeszcze, byście pamiętali o cyferkach dotyczących wskazania nam tego, jak ważny był poprzedni temat dotyczący planowania. A teraz wróćmy do obecnego. Tak, więc tutaj no to jest coś, czego też się boimy, nie? Bo tworzenie procedur brzmi po prostu, jakbyśmy pracowali w urzędzie, więc na dzień dobry mamy taki albo w korporacji, tak, na dzień dobry mamy raczej taki odruch, nie dziękuję, postoję. Natomiast na pewnym poziomie rozwoju organizacji, gdy mamy już większą ilość pracowników, no to bez procedur, bez standardów, bez list sprawdzających, ciężko mi sobie wyobrazić dobrze funkcjonującą i dobrze zorganizowaną firmę. Przepraszam, jedną rzecz chciałbym powiedzieć, bo to, co mnie zawsze przerażało, jak słyszałem o standardach działania i zapewnieniach jakości, to takie właśnie pojęcia, listy sprawdzające, wdrożenie procedur. I to zawsze było dla mnie, pojęcia takiego kalibru, które mnie mroziły. Natomiast ja myślę sobie, że to można po prostu nazywać inaczej, właśnie nie na zasadzie standard, że to jest wdrożenie procedur, tylko opis tego, kto po kolei ma co zrobić. I oczywiście tak nazywamy, to się kryje pod słowem procedura, ale tak naprawdę to o wiele przyjaźniej brzmi, jak nagle odkrywamy, że to po prostu jest wprowadzenie pewnego porządku. Okej, czyli to procedury, standardy służą temu, żeby pracownik wiedział, co ma robić i za co odpowiada, no i też znacznie ułatwia to i upraszcza wprowadzenie nowej osoby do zespołu, czyli łatwiej jest kogoś wdrożyć, żeby on już wiedział, co ma robić na swoim stanowisku pracy, gdy na dzień dobry możemy mu dać do poczytania właśnie procedury, instrukcje czy standardy. I to naprawdę nie musi być nic skomplikowanego. Warto poszukać tych obszarów do wdrożenia tego rodzaju narzędzi, zwłaszcza w takich działaniach, które są powtarzalne, które robimy co tydzień, które robimy na przykład raz na miesiąc, bo wtedy łatwiej jest o czymś zapomnieć, bo jednak nie robimy tego codziennie. A gdy mamy listę sprawdzającą, no to po prostu będziemy sobie odhaczać krok po kroku, co zrobić, co zrobiliśmy, co jeszcze należy zrobić. No i jest znacznie mniejsze ryzyko, że o czymś zapomnimy. I to jest kluczowe w kontekście zapewnienia powtarzalnej, wysokiej jakości. No i też możemy się odwołać do naszego codziennego życia w spółce. No bo z racji tego, że mamy pracownika, no to też zaczynamy dzielić się swoimi powtarzalnymi zadaniami. No i też zaczęliśmy od tego właśnie, żeby zrobić nagrania, opracować instrukcje dotyczące tego, co jest powtarzalne, czyli na przykład jak mamy promocję webinaru, no to są rzeczy, które przed każdym webinarem powinny się zadziać. I jak najbardziej jest tutaj pole do tego, żeby zrobić listę sprawdzającą, odhaczać sobie, czy to już wszystko zostało zrobione. Jak mamy kwestię dodawania wpisu na blogu, no to też to są rzeczy, które są powtarzalne, które się dzieją za każdym razem, gdy chcemy dodać wpis na blogu, więc też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby właśnie zrobić z tego piękną listę sprawdzającą i opisać to w formie takiej instrukcji czy procedury. No.
I pytanie, jak wy do tego podchodzicie u was, jak to wygląda? Myślicie o tym, czy macie coś wdrożone, czy raczej dziękuję, postoję? Może, bo co powiesz, gdyby stosunek do tego nasi widzowie wydarzyli poprzez cyferki po prostu, a my gdybyśmy po prostu przeszli dalej, skoro nie ma pytań. Tak, znaczy dajcie nam znać poprzez cyferki, jak macie jakieś szersze komentarze, no to też jak najbardziej jesteśmy tutaj otwarci na to, żeby o tym jeszcze chwilkę porozmawiać. No dobra, no to myślę, że możemy iść dalej. Poczekajcie, wróćmy, bo tutaj się dzieje w komentarzach. Miałam pojęcie, że po prostu to może mieć złe konotacje. O, no to fajnie. To fajnie. Nie, bo ja mam takie poczucie, że zwłaszcza w trzecim sektorze to jest takie, wiecie, no ale o co to chodzi? Nie, naszą wolność. Tak, dokładnie. To my tu pracujemy w trzecim sektorze, żeby było niekorporacyjnie, a tutaj Wojtku, zobacz, procedura to podstawa. Kolejna osoba, proszę, Angelika. Procedury są ważne. Wojtku, no my jak... Tak, znaczy wiecie, bo... Razem będziemy w Mielnie, ja będę w Mielnie 29, ja to wszystko powtórzę, te wszystkie właśnie wasze słowa albo na ściance to właśnie wypiszę, te wszystkie wypowiedzi. Tak, słuchajcie, znaczy to oczywiście też nie może, znaczy, bo łatwo jest powiedzieć, że to jest istotne i w ogóle fajne, nie, i róbmy to, natomiast ja wiem, że trochę trudniej się to wdraża. Jest trochę takich materiałów, polecam Bartka Popiela, on ma chyba 2 albo 3 podcasty czy wpisy na blogu dotyczące standardów i procedur, dosyć fajnie opracowane, więc jeśli jesteście na etapie wdróżmy to polecam te treści, a myślę sobie, że my też, jeśli uznacie to za interesujący temat, to też możemy do tego jeszcze kiedyś wrócić. No dobra, no to idźmy dalej. Kolejne wyzwanie, które chcielibyśmy poruszyć, to jest kwestia rozwiązywania konfliktów. Oj, tak. Od czego byś tutaj zaczął, Witku? Ha, to myślę, że to jest temat rzeka i jeden z głównych powodów z tego, co wielokrotnie sobie jakoś tam w różnych sytuacjach mniej formalnych mówiliśmy, rozpadu spółdzielni i w ogóle grup, które wspólnie razem zaczynały, ale się pokłóciliśmy i grupą już nie była ta grupa. Więc no, jedna rzecz to jest komunikacja, umiejętności po prostu komunikowania się, tak aby zapobiec nieporozumieniom lub zbędnym lub niezrealizowanym oczekiwaniom. A jeżeli nieporozumienie jest powodem oczekiwania, a nie zrozumieliśmy się i mamy zawiedzione oczekiwanie wskutek nieporozumienia, no to wiecie, no to temat rzeka i serial argentyński. Inna rzecz to w ogóle też kwestia pewnych sytuacji, które mają podłoże związane z zaburzeniami osobowości niektórych pracowników. Także dlatego, że po prostu są osobami chorymi. I ja przyznam się szczerze, że miałem jako doradca OWS-owy 2 takie sytuacje, w której no, zadzwonił pewnego dnia do mnie prezes przedsiębiorstwa społecznego i mówi: Witek, nasza pracowniczka oskarżyła o gwałt w pracy, w godzinach pracy, w miejscu pracy swojego kolegę i że gwałt miał miejsce w kuchni, która jest naprzeciwko sali, w której siedzi 6 osób. I wszystko się, słuchajcie, okazało, że no, kobieta poszła na policję, żeby było jasne. Pracowniczka poszła na policję, zgłosiła to, a wszystko to, no i cóż, no i kiedy jasno wskazała datę i godzinę i miejsce, to nagle się okazało, że 20 osób, które były tuż obok tego miejsca, zeznały, no także na policji, że po prostu no siedziały, że po prostu albo też w tej kuchni były i nic takiego się nie zdarzyło, albo że no siedziały obok
sali, w której na przykład ta koleżanka siedziała o tej porze i tak dalej, i tak dalej. No było totalne zaprzeczenie czegoś, czego pracowniczka chora była tak pewna, że po prostu miała urojony gwałt. Inna sytuacja, z którą też się mi zdarzyło spotkać, no to była sytuacja, w której jedna osoba, która była po traumie, gdy usłyszała od innej osoby, która też ze względów chorobowych miała problemy z kontrolowaniem swoich emocji, sprowokowała osobę po traumie, mówiąc jej coś, co akurat uderzało w te obszary traumatyczne, w taki sposób, że ta osoba wstała i zrobiła coś w rodzaju rzutu na matę zapaśnika. Bo ta osoba, która prowokowała, no, zrobiła coś w rodzaju takiego zamachnięcia się, pochyliła się na to, na co osoba, która siedziała, chwyciła za rękę, przerzuciła przez swoje ramię, koleżanka z pracy wylądowała na ziemi. Ja to widziałem na kamerze, bo to się działo w miejscu, w którym był monitoring. Ja widziałem, po prostu wyglądał jak naprawdę zawodowy rzut na matę kończący zapasy. No i właśnie, takie rzeczy się zdarzają. I tutaj myślę sobie, że to są sytuacje, które no, zagrażają funkcjonowania firmy, tak? Jedna osoba, która została rzucona, mogła być poturbowana, druga osoba była potem oskarżona o przemoc. Cała sytuacja jest sytuacją trudną. Oni się zmieniali na kasie, więc to jest na dodatek problem, bo już nie bardzo chcą ze sobą współpracować. To są rzeczy, które rzutują na codzienne funkcjonowanie firmy. Ja już pomijam kwestie różnych grup inicjatywnych, które się pokłóciły, zanim założyły przedsiębiorstwo społeczne, bo to jest pół bidy, tak? Jak zanim założycie się pokłócicie. No ale sorry, ale jak już w przedsiębiorstwie, które ma 10 pracowników, jeden rzuca drugiego na matę i mamy problem z zastępowaniem kasjerów w wyniku takiej sytuacji, to chociaż pokłócili się pracownicy, no to jest problem z zapewnieniem kasjera i godzinami otwarcia sklepu. Tak, no tutaj to, co powiedziałeś, myślę, warto podkreślić w kontekście zapobiegania konfliktom, czyli tutaj no, kluczowa jest komunikacja i pewna uważność i też empatia na etapie komunikacji. Gdy już do konfliktu dojdzie, no to myślę, że też warto czasami skorzystać ze wsparcia zewnętrznego w postaci mediatora. Tutaj czasami ośrodki wsparcia ekonomii społecznej też mogą pomóc. Natomiast chciałem też powiedzieć o czymś takim, co jest konstruktywnym konfliktem. Jest taka książka 5 dysfunkcji pracy zespołowej i tam wręcz jest mowa o tym, że brak konfliktu może być destrukcyjny, bo gdy konflikt jest konstruktywny i my chcemy dobrze dla firmy, ale mamy różne zdania na temat co to znaczy i jak to zrobić, to ten konflikt może się przekładać na nasz rozwój, więc też... Tak, zdecydowanie. Powinniśmy nadmiernie tego konfliktu unikać, natomiast no, mówimy o konstruktywnym konflikcie, z którego może coś dobrego dla nas wynikać, bo ścierają się różne zdania i na koniec to, co będzie efektem tego starcia, może być lepsze niż gdyby do tego starcia w ogóle nie doszło. Okej, ale to, o czym powiedziałeś, to jest zarządzanie konfliktem, po prostu, tak? On ma pewne fazy. No ja co tu dużo mówić, sam czuję taką fazę w ciągu kilku ostatnich dni, no bo byłem na spotkaniu stowarzyszenia, w którym doszło do no, bardzo mało fajnej sytuacji, efektem której było to, że wiceprezes no nawrzucał dziewczynie, która przeszła po 4 latach, bo jednak pomyślała, że wróci do stowarzyszenia. I zrobił to w taki sposób, że prawie 60-letnia kobieta się popłakała. I na dodatek jeszcze powołał się na sytuację i opinię innej dziewczyny, która też jego zdaniem, tak, a w sposób taki, a nie inaczej myśli o tym
o tej pani, o członku stowarzyszenia, co po 4 latach wrócił. No i przyznam się szczerze, no... To nie było konstruktywne. To na pewno było trudne, także dla mnie. Naprawdę, przez 3 dni ciężko mi było to się poskładać emocjonalnie. Natomiast no cóż, no, ostatecznie towarzystwo potrafiło się tak ze sobą porozumieć i wrócić do rozmowy, że no, stowarzyszenie, że ostatecznie pani nie odejdzie ze stowarzyszenia, zaangażuje się tak jak chciała, bo została namówiona. No, my też uświadomiliśmy sobie jako zarząd, że w pewnych, że teraz to raczej będziemy musieli, że w takich sytuacjach zarząd, broń Boże, nie może wchodzić za bardzo w polemikę, jeżeli po jakimś czasie okazuje się, że nie jesteśmy się w stanie przekonać, bo to jest tak jak rozmowa PiS-u z PO, tak? No, wymieńmy się argumentami, ale w pewnej chwili wiadomo, że już się nie przekonamy. No. Okej. Dobra, tutaj mamy komentarz. Sandra pisze, konflikt jest fazą procesu grupowego, zależy jak przez niego przejdziemy, bez względu na to, jak on się przejawia. Trzeba zarządzić dobrze procesem rozwoju, żeby przejść do fazy normalizacji i współpracy. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Myślę, że pełna zgoda. Tutaj dajcie od 0 do 10, na ile ten temat wydaje wam się istotny. Na ile chcielibyście, żebyśmy także wam pomagali w tym. Okej. Okay. Tatiana napisze, dlatego w miarę możliwości PS powinny korzystać ze wsparcia zewnętrznych specjalistów. Okay. I żeby było jasne, jeśli mówimy o tym, że spółka miałaby wam pomagać, to wcale nie dlatego, że to ja lub Waldek. Po prostu jeśli się do nas zgłosicie z jakimś problemem, my go rozwiążemy, angażując do tego odpowiednio dobranych specjalistów, za których my ręczymy. No dobra, lecą cyferki. Przejdźmy dalej, bo już czasowo wygląda to, jak wygląda. Po prostu, Waldku, jak zwykle miało być 20 minut. Nie, nie, no miała być godzina tym razem, a mamy godzinę 12. No może dlatego 12 po. Tak. Zawiłość i zmienność przepisów prawnych, czyli kolejne wyzwanie, do którym chcielibyśmy powiedzieć. No tutaj jest kilka wątków tak naprawdę. No pamiętamy, co zrobił Nowy Ład i te wątpliwości, które się pojawiały dotyczące no tak prozaicznej i codziennej czynności, jak liczenie wynagrodzeń pracowników. Tak. Część osób nie wiedziała w ogóle, jak do tego podejść, pracownicy nie wiedzieli, czemu dostali taką, a nie inną wypłatę. No masakra. Czy dostali mniejszą? Tak, dokładnie, nie? Więc to jest taki temat, który dotyczy nas na takim bardziej ogólnym poziomie, ale są też takie wątki, no wiecie, typowe dla nas, nie? W sensie na przykład mamy przedsiębiorstwo społeczne prowadzone w formie spółki z o.o., gdzie organem konsultacyjno-doradczym ma być rada nadzorcza, a w skład tego organu mają wchodzić pracownicy, a jednocześnie z kodeksu spółek handlowych wynika, że pracownicy nie mogą, osoby podporządkowane zarządowi bezpośrednio nie mogą wejść do rady nadzorczej. No i mamy teraz dylemat, jak to rozwiązać. No i praktyka pewne rozwiązanie wypracowała, natomiast no pokazuje to, że czasami te przepisy przyjmowane są, mam wrażenie, no bez takiej całościowej refleksji, jak to się ma do innych przepisów, które też już funkcjonują. Tak to może ujmę, nie? I potem powstaje właśnie taka zagwozdka, z którą trzeba sobie jakoś tam radzić. I to pokazuje, że no też w tym naszym sektorze ta zmienność i zawiłość przepisów jest tutaj, myślę, że większa niż standardowo. Kwestia też chociażby spółdzielni socjalnej, nie? Na przykład, czy w ramach limitów zatrudnienia w spółdzielni socjalnej osób prawnych bierze się pod uwagę osoby pracujące na umowę zlecenia? No wprost nie wynika to z ustawy. No i teraz jedni mówią, żeby brać, inni mówią, żeby nie brać tego pod uwagę, nie? I też trudno tak naprawdę o taką jednoznaczną interpretację niebudzącą jakichkolwiek wątpliwości w tym temacie. No i to też jest taki przykład, który pokazuje, że no właśnie różnie z tymi przepisami prawnymi, z ich przyjaznością dla przedsiębiorstw społecznych. To jest taka rzecz, która się zmienia wokół przedsiębiorstwa społecznego i to, co my tutaj oferujemy, mianowicie oferujemy między innymi coś w rodzaju opieki i współdziałania z przedsiębiorstwem. Oferujemy, że jeśli tylko chcecie,
możemy być możemy zawrzeć pewnego rodzaju porozumienie, że znając wasze przedsiębiorstwo, wiedząc jak ono działa, jakie ma problemy, możemy też być przy was i uwrażliwiać was na to, że uważajcie na przykład teraz na to, bo zmieniła się jednak interpretacja zapisu dotyczącego tego, w jaki sposób OWES-y mogą zlecać pieniądze przewidziane na reintegrację. Na przykład teraz można było przeczytać interpretację, że jak nie znaleźli podmiotu zatrudnienia socjalnego, to można wybrać inny podmiot. Natomiast moim zdaniem jest to niezgodne z ustawą o ekonomii społecznej. Jest to interpretacja Ministerstwa Rozwoju i Funduszy. Natomiast ja myślę sobie, że to nie jest interpretacja zgodna z zapisem ustawowym. Tak, tutaj kończąc może wątek tego punktu, możecie u nas skorzystać z doradztwa i ja wkleję może link do strony, gdzie znajdziecie więcej informacji. Natomiast też pracujemy aktualnie nad taką ofertą czegoś w rodzaju mentoringu czy opieki merytorycznej, gdzie mówimy o takiej bieżącej pracy z podmiotem, więc jeśli was ten wątek interesuje, to też odezwijcie się do nas. Tak, jesteśmy takim waszym aniołem stróżem. Spotykamy się regularnie. Raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, ale efektem tego jest to, że my na bieżąco wiemy, co jest u was, wy na bieżąco wiecie, o czym może warto, żebyście wiedzieli. Rozmawiamy sobie o sytuacji i jest to taka nasza burza mózgów, która ma służyć waszemu rozwojowi i też refleksji nad waszą działalnością. Dobra, idźmy dalej, Witek. Dobrze. No, idźmy dalej, a dalej mamy kończenie działalności. Bo jak wiecie, zakończyć ciężko jest trudniej niż zacząć, jeśli mówimy o aktywności w przedsiębiorstwie społecznym. Dlatego na koniec chcielibyśmy właśnie trochę o tym wątku powiedzieć. Na co byś tutaj zwrócił uwagę? Na słowa piosenki Grzegorza Markowskiego, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, bo jak nie, to się odpowiada własnym majątkiem. I tak właśnie mówi ustawa prawa upadłościowe, że do chwili, w której przedsiębiorstwo jest samo ze swojego majątku, tak Andrzeju, to jest ostatni punkt, dopóki przedsiębiorstwo samo jest w stanie z własnych pieniędzy spłacić swoje długi, to tak długo za te długi odpowiadać będzie przedsiębiorstwo. Tak? Natomiast jeżeli wiemy, że z każdym kolejnym miesiącem będzie już tylko gorzej, to i wiemy, że to przedsiębiorstwo już nie ma przyszłości, to dopóki jesteśmy w stanie majątkiem spółdzielni, który sprzedamy, spłacić długi i zobowiązania, wynagrodzenia zapłacić, to zarząd nie będzie musiał finansować długów, które są. Natomiast jeżeli ten moment zostanie przegapiony, sorry Gregory, jeżeli nie złożyłeś wniosku o upadłość w odpowiednim momencie, to zarząd ze swojego prywatnego majątku solidarnie odpowiada za brak tej decyzji. Więc tutaj trochę wracamy do zarządzania finansami. Dobrze byłoby właśnie na tyle zarządzać finansami, żeby mieć na bieżąco możliwość oceny i zdobywania informacji, czy to nie jest czas, żeby ze sceny zejść. A jeżeli tak, to rozpoczyna się proces likwidacji, który jest realizowany różnie w zależności od formy prawnej podmiotu. W tej likwidacji też możemy wam pomóc. Tak, tutaj wkleiłem link do artykułu, gdzie rozmawialiśmy z Piotrem Jarosem na temat właśnie odpowiedzialności członków zarządu. To jest akurat artykuł, gdzie jest ten wątek odpowiedzialności za zobowiązania publiczno-prawne prywatnym majątkiem. Trochę to wygląda inaczej w różnych formach prawnych.
trochę ta odpowiedzialność jest szersza w spółce z o.o., więc też jeszcze wkleję link do artykułu, gdzie jest mowa stricte o takiej odpowiedzialności specyficznej właśnie dla spółki z o.o. Natomiast no, co do zasady, faktycznie jeśli nie złożymy w terminie wniosku o upadłość, to możemy, jest ryzyko ponoszenia odpowiedzialności własnymi środkami za zobowiązania podmiotu i to jest coś, na co tutaj faktycznie no, musimy zwrócić uwagę, bo no, to ryzyko nasze osobiste tutaj znacznie wzrasta. No i też tutaj budżet, o którym mówiliśmy, jest takim elementem, który ułatwia nam orientowanie się w sytuacji finansowej i ułatwia podjęcie decyzji i znalezienie tego odpowiedniego momentu, w którym należy ten wniosek o upadłość złożyć. Natomiast ja bym może trochę tak porządkując powiedział, że te linki, które Waldek wam wrzucił, to są linki, dzięki w których znajdziecie informacje o odpowiedzialności, ale ona jest, ma szersze pojęcie, tak? Bo to jest na przykład, bo w tych artykułach znajdziecie informacje na przykład o tym, czy prezes przedsiębiorstwa odpowiada za spowodowanie wypadku samochodowego przez kierowcę w godzinach pracy. I to jest jeden rodzaj odpowiedzialności. Natomiast rzeczą zawsze wspólną, bez względu na formę, link i tak dalej, jest właśnie ten warunek. Dopóki firma, jest ta zasada, dopóki firma sama ze swoich pieniędzy jest w stanie spłacić swoje długi i wszystko to, co powinna zapłacić, to śpisz w zarządzie spokojnie. Ale jeżeli nie podjęły, ale jeżeli nie wiedziałeś, kiedy ze sceny zejść i złożyć, a tym zejściem jest złożenie wniosku o upadłość, to sobie Gregory, płacisz kasę. Tak. No tutaj niestety z upadłością jest tak, że to rzadko kiedy w naszych warunkach jest rozwiązanie w kontekście zakończenia bytu prawnego podmiotu, bo upadłość kosztuje i to dużo, więc najczęściej to nie jest tak, że upadłość nam pozwoli zakończyć byt prawny, natomiast tak czy tak wniosek o upadłość trzeba złożyć, żeby zwolnić się tutaj z odpowiedzialności prywatnymi środkami za zobowiązania publiczno-prawne w przypadku wszystkich podmiotów, w przypadku spółki z o.o. również o zobowiązania cywilne, ale też zwalniamy się z odpowiedzialności karnej właśnie zgłaszając w terminie wniosek o upadłość. No dobra, chyba możemy tutaj postawić kropkę. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to ostatnia szansa, żeby nam je zadać. Będziemy powoli kończyć. Za tydzień W każdym razie jeszcze napiszcie nam, na ile ten temat w ogóle jest dla nas ważny, dla was ważny, tak jak prosiłem w temacie 1.10. Czy my jeszcze pokażemy to wszystko, o czym rozmawialiśmy przed webinarem? Myślę, że nie. Myślę, że czas skończyć. Natomiast pamiętajcie, że w tych wszystkich 8 sprawach, a także w każdej innej, możecie po prostu zgłosić się do nas. Nie we wszystkich sprawach my was będziemy pomagać, ale na pewno jeśli się do was, jeżeli się do nas wy zgłosicie, to będziemy szukać dla was rozwiązania. Telefon do mnie, telefon do Waldka jest na naszej stronie przedsiębiorstwospołeczne.pl. Tam chyba też znajdziemy telefon do Moniki, prawda? Jeszcze nie znajdziemy telefonu do Moniki. Monika jest naszym pracownikiem 20 września, także też dziękujemy na przykład za osoby, które podzieliły się swoją opinią dotyczącą pakietu reintegracyjnego. Tutaj Monika kontaktowała się z prośbą o opinię i w naszym sklepie już tam 7 opinii odnośnie właśnie pakietu reintegracyjnego się znalazło, także dziękujemy wam bardzo za podzielenie się tymi opiniami i współpracę. Wszystkie opinie, chyba wszystkie, bo pewnie nie jestem, ale przynajmniej na pewno większość opinii jest podpisana z imienia i nazwiska, więc tym bardziej wam dziękujemy za realne oceny i realne opinie tego, jak ten pakiet postrzegacie. Tak, te opinie są dla nas bardzo ważne, piszcie je. Piszcie też komentarze, jeżeli robimy zaproszenia na nasze webinary, proszę, udostępniajcie je. To działalność związana z webinarami jest dla nas bardzo ważna. To związana jest z naszą działalnością nieodpłatną, związaną z upowszechnianiem ekonomii społecznej, związaną z upowszechnianiem wiedzy, dzięki którym mam nadzieję, że owesom i przedsiębiorstwom społecznym jest łatwiej. Więc kiedy zobaczycie kolejną zapowiedź, proszę, udostępnijcie.
piszcie do nas, komentujcie. A jeżeli coś kupicie, to też bardzo prosimy o wystawienie oceny, bo to jest też dla nas okazja do tego, żebyśmy dowiedzieli się, co zmieniać, co poprawiać, ewentualnie, żeby tak trzymać, bo się podobało. Tak, no i też to jest informacja dla innych zainteresowanych, czy to jest rozwiązanie, produkt, kurs, książka warty uwagi. Tak, to jest też wskazówka dla kogoś innego. Dobra, słuchajcie, za tydzień się nie widzimy, za tydzień mamy przerwę od webinarów. Widzimy się 5 października i to będzie webinar dotyczący realizacji projektu w ramach KPO. W ramach pierwszej rundy umowy są podpisywane i nie wiem, jaka jest aktualna ilość tych umów podpisanych. Było 550 podmiotów. W drugiej połowie sierpnia było tylko 100 umów zawartych, ale myślę, że teraz ta statystyka wygląda lepiej. My chcemy porozmawiać trochę na temat tego właśnie, jakie obowiązki ciążą na podmiotach, które realizują projekty w ramach KPO. Zwrócimy uwagę na tematy chociażby związane z odpowiednim opisywaniem dokumentów czy z działaniami promocyjnymi, które musimy realizować, no i kilka innych uwarunkowań wynikających z umowy czy regulaminu. Tutaj będziemy starali się też Wam podpowiadać. Sami jesteśmy też w tej sytuacji, bo z datą 19 września podpisaliśmy umowę na KPO nasze, więc też jest to nam temat bliski. Tak. I będziemy się w niego wgryzać i też dzięki temu. Waldku, Darek napisał, fajny temat KPO. Tak, tak, niespotykany temat, tak, KPO wiecznie żywa. Dobrze, dzwońcie do nas zawsze, zawsze Wam pomożemy. Dobra, dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia na kolejnym webinarze. Pa, pa.